Witajcie! Dzisiaj spróbujemy zrobić te światła krótkie, żeby to działało. No, mróz był rano, przymroziło trochę, skrobałem szyby. Musiałem pojechać do sklepu po chleb. Ale co tu jeszcze mieliśmy zrobić, słuchajcie? No, zajrzeć tam tą kostkę. Tutaj żona ma tutaj jakaś kostka być, tak? Do świateł. Kostki tu nie widzę. Chyba, że to miała być kostka. Ale tu widać, wszystko połączone jest. No i zobaczmy. Aha, lampy rozbierzemy, bo to są tak. Jeden idzie zielony do świateł tam na skrzynkę i one się tu dzielą na dwa. To są światła. Czerwony to będzie pewnie plus. A ten czarny... Może nie wiem, co to będzie. Dobra, zabieramy się do odkręcania lamp. Dobra, odkręcamy lampę. Dobra. I teraz mamy tutaj plus i będziemy dotykać. O ty kurde, czemu się spaliło? Nie, nie spaliło się. Zielony świeci. Ten. O ty kurna. Postojówka. Aha, bo to jest minus. Widzisz. A nie świeci postojówka, tylko... Nie, postojówka razem z tym. Dwa świecą. No to czarny. Aż ty psia kość. No świecą. Tu wszystkie. Ten niebieski to masa. Ale zaraz, zaraz. Bo... Franek. Pozdrawiam cię serdecznie. Franek Kimono. Ty mówiłeś coś... Aha, musiałbym to odkręcić. O tym kablu. Tutaj jest taki kabel, że z nim może być coś nie tak. Tak się domyślałem w każdym razie. Mróz dzisiaj złapał, słuchajcie, taki. Nie wiem ile było, ale było dosyć zimno. A jak tam u was? Auto skrobałem rano, zamarznięte. Tu jeszcze na fotelu widać szron. Dobrze, że mi nie pękł ten fotel. O. No, prawie zrobione wszystko, ale to jest prawie. Słuchajcie, wiecie co? A propos, bo pytacie też o czerwoną 60. Potrzebuję ten pulpit do tej 60 czerwonej. Jakby ktoś miał w jakichś takich normalnych pieniądzach, to ja chętnie się na to zapisuję. Bo tam jest to po prostu odcięte, tutaj poniszczone, urwane, także to... No może być, ale po co, jak takie dziadostwo to nie wygląda. Dobra, słuchajcie, bo to nie jest tak łatwo stąd wyciągnąć. O, i to jest kabel, który idzie... Gdzie on idzie? Muszę tu łeb wsadzić, cholera się nie mieszczę.
ten idzie. No i nie widzę, gdzie on idzie. Tu do bezpieczników i to jest masowy, bo on tu jest na górze przykręcony. No tak ma być. Aha, bo ja mówiłem wczoraj, że on idzie z zielonymi. Tu jest zielony, tu jest ten czerwony, tu jest czarny. Ale to idzie w poziomie, czyli tu jest czerwony. Tu jest zielony, jeden. A pomiędzy nimi, kurczę, nic nie widać. A to jest ten, co idzie do masy. To jest ten, co idzie do świateł. I ten też. Tak? Cholera, nic nie widzę. Może na kamerze będzie widać. To są dwa zielone i ten czerwony. Dobra, tak to wygląda. I teraz co? Podłączyć stąd tam. I posprawdzać. Tak zrozumiałem, nie pamiętam, kurczę. Bo tutaj za duża afera się robi z tym. No. Przez ten rozrusznik. Ale to taki pewny plus jest, po prostu, że nie trzeba nic rozkręcać, a jest na wierzchu. Dobra, i co mówiliście, chłopaki? Że w stacyjce są same plusy. I żeby zamienić 56A z 56B, czy coś takiego. Muszę iść na film jeszcze raz to obejrzeć, przeczytać. Ale to byłby drugi od świateł. Szkoda, że nie mam takich żabek. Muszę sobie to kupić taki na kabel żabki i wtedy będzie inna gadka. Tu jest masa, to widać, ten niebieski. Ale czy on się tam łączy? Tak, się łączy. To są dwa na masę, czyli ten jest masowy i ten jest masowy. Czyli tych dwóch się nie dotyka. Za to czerwony to idzie do plusa, do kontrolki, do pozycyjnej. Ale czekajcie, jak ja to dotknąłem do czerwony, ten czerwony tu, to się zaświeciła pozycja i normalne, i krótkie. A krótkie to są chyba zielone. Czyli czarne to byłyby długie. Jeżeli tak, to gdzie jest ten czarny? I w ogóle ile ich jest? Cholera. Wy tu wszystko widzicie, ja nic. Tu jest szary chyba, że pobrudzony. Zaraz zobaczymy. Dobra, to jest czarny. I ten czarny idzie na górę. Tu jest drugi czarny, ale on idzie tutaj gdzieś do zegarów chyba, albo do stacyjki. Tu jest jeszcze czarny, tu. No i zaplątane w cholerę. Nie można było tego jakoś podzielić, tylko tak napieprzyć tu, jak wszystko do kupy naraz, nic nie widać. Czekajcie, to jest czarny ten. I on idzie, aha, w tamtą stronę. A tu jest znowu na górze. Tu na górze i tu na górze. Czyli są trzy czarne. A ten czarny, gdzie idzie? Ten czarny idzie tu. W tą paczkę. A ta paczka go bierze tu do kontrolki. Długie. Aha. I to idzie tak. To oznacza, że ten czarny, co idzie w instalację, i ten czarny, co idzie w długie, to jest ten sam kabel. I w tym momencie trzeci czarny idzie na stacyjkę. Tak? Gdzie on tu chodzi? Nie, no też tam w cholerę idzie. Zaraz, może to nie ten. To jest pierwszy czarny i on idzie w instalację. Ten drugi czarny
idzie w kontrolkę. A trzeci czarny jest tu. Gdzie on chce iść? Aha, tu jesteś. Tu jesteś i idzie na stacyjkę. O cholera. Dobra, czyli dwa czarne, te z prawej strony, to jest jeden kabel, przecięty bezpiecznikiem. A drugi idzie na stacyjkę. I stacyjkę znowu sprawdzać. Dobra, weźmiemy jeszcze raz tamto. Świecą się. Dobra, świecą się długie. Ten zarnik, widzicie, dolny świeci. I to nie wiem, czy to są długie, czy krótkie. Nie, przepraszam, to jest... Nie, dobrze, dolny. Górny nie świeci, ten żarnik, ten co jest na blaszce. A jakbym zamienił te kable dwa, to coś się stanie? Najpierw wyłączymy prąd. No widzicie, teraz świeci górny. A dolny nie świeci. Mam nadzieję, że to widać teraz na kamerze, bo on się... A teraz nie będzie widać chyba. No ja w każdym razie widzę, ten dolny żarnik jest... nie świeci się, za to ten górny napierdziela. A jak górny napierdziela, to chyba jest mocniejszy. No słuchajcie, wziąłem sobie to na telefon. Taki drugi, nie wiem czy to będzie tak widać, mam nadzieję. I teraz zobaczcie, czekajcie, weźmy śrubokręt, żeby było wiadomo, o co chodzi. Tu mamy od stacyjki 56B chyba, zielony przewód i on idzie tu do bezpiecznika drugiego od góry. I co nam się tutaj robi? Po drugiej stronie bezpiecznika wychodzi tylko jeden zielony i leci na światła, a ja tutaj mam obok drugi, który idzie poprowadzony jest na masę. Ma być to, czy ma tego nie być? Mam to wywalić? Nie wiem po prostu, co to jest, ale tak to tutaj u mnie wygląda. To jest jedna rzecz. Tu na razie ze stacyjki nie będę ruszał. Chcę najpierw tutaj rozebrać te, jak to się nazywa, bezpieczniki, zobaczyć, o co tu chodzi, dokładnie jakoś ogarnąć, żebym wiedział, co tu się dzieje. Paweł S., dziękuję bardzo, bo świetnie radzisz, naprawdę. Ale muszę jeszcze, zanim przejdę do tego, zamienię te oczywiście, tak jak radziłeś tutaj, te dwa piny, styki, czy jak się to nam nazywa, 56A z 56B i odwrotnie, zrobię to, ale tutaj najpierw zrobię przegląd tego wszystkiego, bo, no nie wiem, nie pasuje mi. Jeszcze jedna rzecz, tutaj mamy z przodu klakson, on ma być na żółtym i idzie, włazi w bezpieczniki, on idzie tu i ma być na ostatnim bezpieczniku. I teraz najpierw chodzi o to, żeby zobaczyć, czy ostatni to pierwszy od góry, czy od dołu, bo nie wiem, jak jest zorientowana ta skrzynka bezpieczników. Także zaraz zobaczymy. On powinien trąbić bez niczego. Dobra, i teraz wyjmiemy pierwszy bezpiecznik. Wiesz ty, kurde. Czyli to jest na szóstym. Dobra, teraz już wiemy, że to jest na ostatnim, ale jeszcze, żeby to było gwarancja, to sprawdzimy. Dokładnie. Dobra, czyli wiem, jak jest zorientowana skrzynka bezpieczników, a to jest najważniejsze. Czyli ten szósty to jest na dole, tutaj. Czyli pierwszy od góry to są światła długie. No to sprawdźmy wobec tego, jak go wyciągniemy. Aha, jeszcze jedno, słuchajcie, co zrobiłem. Sprawdziłem, gdzie jest żarnik. Żarnik. O kurde.
ten dolny to jest świateł długich, a ten górny to jest świateł mijania, czyli tych krótkich tak zwanych. No to teraz zobaczymy, jak wyciągnę bezpiecznik od góry. Cholera, idę po kombinerki, bo tam za mało miejsca. Oczy kombinerki, płaskoszczypy wezmę. I teraz jak wezmę to, to światła mają nie świecić. No i gitara. Czyli wiemy, że to jest, to są długie światła. Dobra. Właśnie tu koleś. O. Dobra, zapiął się. To teraz zobaczmy, gdzie są, gdzie jest zielony, gdzie idzie. Zielony idzie tu do drugiego bezpiecznika. Aha, i tutaj gdzie jest właśnie ten z tą masą cholerną, nie wiadomo o co chodzi. Teraz kamerę zdjąłem, mam w ręku, to może to zobaczycie. Ale najpierw zgaszę to wszystko. Noż, co za dziad. Wypadałoby tą kostkę tu wykręcić. Znaczy kostkę, skrzynkę bezpieczników, wtedy będzie łatwiej. Pokazuję wam to sam, co, znaczy wy widzicie teraz lepiej niż ja. Ale tu mamy ten kabel i on idzie tu na masę. Ja to przy okazji sobie też zrobię. Znaczy w tym sensie, że popatrzę co tam jest. I ten idzie tu, tak, idzie do masy. On jest przykręcony do masy, a stąd idzie bezpośrednio tu do świateł. I teraz go wypiąłem. Obok są dwa zielone, tak. A teraz tego wypiąłem. I jak go wypiąłem, włączę stacyjkę i zobaczę, co się stanie. Teraz są długie. Teraz powinny być te mijania, tak zwane. No kiszka, nie świecą. No to co teraz? Wpiąć go z powrotem, czy go nie wpinać? Sam nie wiem. Dobra, wiecie co, odkręcę tą skrzynkę bezpieczników, bo przecież tam ani tam głowy wsadzić, ani nic. Nie ma jak tego zobaczyć. Tu była gdzieś ósemeczka. No mam nadzieję, że te światła dzisiaj zrobię. Szukałem stacyjki jeszcze jednej, takiej tutaj, tej naszej, polskiej, ale nie znalazłem. Za to znalazłem od tego, od Zetora. Ona jest identyczna, także nic nie przeszkadza, tylko że ma napis PAL Czechosłowacja i to cała różnica. Także zmienię na taką, zobaczymy jak trzeba będzie. Oglądałem, słuchajcie, parę filmików waszych. Polnego tam też oglądałem. Tam któryś z chłopaków też jeszcze bawił się w jakieś wymiany i okazuje się, że to nie tylko ja mam takie problemy z tymi częściami, z tymi nowymi właśnie, tutaj akurat to wsporniki, ale tam był robiony termostat, słuchajcie, w tym, w trzypeku, no i też nie pasuje coś tam, po prostu kosmos. Jak to oni to produkują, że to się w ogóle sprzedaje jeszcze, ale to jest bazowanie na naiwności ludzi, bo wiemy, że idziemy do sklepu, kupujemy, że to pasuje do tego i koniec, nie? A tu się okazuje, że to oprócz tego, że myśmy kupili, to jest część prawie pasująca. No i dalej już jest, zrób to sam albo weź to wyrzuć, bo
bo w przypadku termostatu, no to obudowy termostatu, no to nie wiem jak to dopasować, zwłaszcza do 3PK, bo w tym normalnej 60, no to tam jest dosyć proste, bo zobaczcie, wszyscy wiecie jak to wygląda, ale jak już gadamy, to żebyśmy wiedzieli o czym. O, bo tu mamy tą obudowę termostatu, tu jest wąż, tam jest wąż, to do niczego nie jest przymocowane, tylko to się trzyma na tych wężach. Więc tutaj nie ma po prostu problemu, że nawet jak on będzie inny, te wejścia będą w tą albo w tamtą, to sobie zawsze coś dopasujemy. Ale w 3PK-u, no to już jest problem i słuchajcie, takie rzeczy to powinny być dopasowane idealnie, no. Mamy coś takiego, że do jednych z filmów, jak ja chciałem zamontować tutaj w skrzyni biegów, tam w czerwonej, stare części, to się dziwicie, że ja montuję stare części. Tak, montuję stare, bo to mam pewne. Tu się bardzo bałem kupić tych nowych do tej czerwonej. I przez to właśnie, że już nie byłem doświadczony osobiście, ale po prostu z przekazów mówią, weź to wywal, bo to się nie nadaje, tego nie spasujesz i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy mieli z tym problemy. No a tu się okazało, że na szczęście ten chłopak, który mi to robił, we dwójkę właśnie koledzy, no to oni też musieli doszlifowywać te po prostu elementy i ja byłem w szoku, że no słuchajcie, to ma być, kupujesz nowe, zakładasz, cześć i odjeżdżasz, a tutaj się okazało, że nie trzeba było coś tam doszlifować, no po prostu przerażające w skrzyni biegów. Na szczęście się znają, wiedzą o co chodzi. Dobra, wracamy do naszej skrzynki bezpieczników. O, i tu widzicie, tu są dwa zielone i ten jeden minusowy był tutaj, minusowy, no bo masa to chyba minus, nie? O, ten dziad tu był wciśnięty w to miejsce. No i po jakiego grzyba, to weźcie mi to powiedzcie, bo są dwa i według tej instalacji, zobaczcie, tu też są dwa, a ten jeden jest pusty. Patrzyłem, czy może na tym rysunku akumulator nie jest zaznaczony i masy nie są poznaczone, ale okazuje się, że są. Tu mamy stacyjkę, światła, gdzie jest akumulator? A to może nie na tym rysunku widziałem. To jest przełącznik kierunkowskazów. Lampa robocza, gniazdo. Tu skrzynka, to co jest pod fotelem. Tu stacyjka, tu jeden ten zegar, tu drugi zegar. 8, co to jest 8? Akumulatory, aha, no widzicie, są te akumulatory. No i tu jest pokazane podłączenie, niebieski to jest na akumulator, czarny tu taki na akumulator, ale to są dwa akumulatory, u mnie jest jeden, także to może być tam coś innego, ale chodzi o to, że są i niebieski wychodzi jako masa. Nie, coś tu nie gra, niebieski to nie jest masa, tu bardziej w światłach nie jest pokazany. A jak rozkręciłem, to tam jest niebieski, on jest właśnie na masie. Tu mnie trochę zmyliło to. Dobra. No ale tutaj są dwa. Jakbym to przełączył, rozdzielił i wyciągnął ten masowy, zobaczymy co się stanie. Czyli jeszcze raz, wyciągamy ten masowy. Tylko czy to ma sens? Nie, bo to i tak tutaj połączone. Bo to jest raz, dwa i on się z tym łączy. Czyli tak, tutaj to połączenie to jest podwójna blaszka i ona tu włazi na dwie sztuki. Tutaj jeżeli ten zielony jest na tym jednym, to drugie nie musi już być, bo to jest to sama blacha i tyle. Więc to odpada. Ale po co ten minus tu? No dobra, jak jest. Jak był, zobaczycie o co tu chodzi. Dobra, jedźmy dalej. Tu są potem widzicie same żółte, tu są dwa niebieskie, jeden fioletowy, ale te dwa niebieskie są spięte. O. Dalej są trzy niebieskie, potem są trzy czerwone. Te dwa zielone i ten czerwono-czarny i trzy czarne. Trzy czarne to już wiemy, że to są długie. I temat tutaj trzech czarnych jest dosyć prosty, bo on fajnie wychodzi. Tu wyłazi, tu.
I tu jest na podwójnym, a tu jest na pojedynczym. I to się zgadza, jest ok. Tu się nie zgadza. Tu się nie zgadza. Bo to idzie tu, stąd. Stąd idzie do żarówki. Aha, i dlatego tutaj nie ma, bo żarówki nie ma. Widzicie? Tu jest na długich kabel i idzie do żarówki sygnalizacyjnej. A zwykłe, krótkie światła nie mają tej żarówki, więc to jest puste. Ale u mnie jest wciśnięte na masę. Dobra, nie ruszam. Po filmie powiecie mi, o co tu chodzi. Dalej mamy trzy czerwone się zgadza. Dalej mamy... Co to jest? Niebieski. Niebieski idzie... Gdzie on idzie? Tutaj do czegoś. Co to jest? Czternastka. Przenośnej wycieraczki. Gniazdo lampy lub przenośnej wycieraczki. Aha, to tego chyba nie mam. Nie, dziura jest. Dobra, tam nie ma. Czyli tu sobie nie zawracamy tym głowy. Ale potem idzie szary i szary idzie do żarówki od oleju. To mam, bo to świeci, nie zawracając się gitary. Niebieski idzie do przerywacza kierunkowskazów. Działa. I ostatni, żółty, żółte kable, gdzie te żółte idą, żółte, tak, to jest klakson i tu działa. Jedyna co, to pozycja druga skrzynki bezpieczników, czyli te światła tutaj. No i teraz Paweł mówił, żeby zamienić 56A z 56B, wkręcić i zobaczyć, co się stanie. No to dobra, jedziemy. Dobra, zamieniłem. Zielony jest teraz na A, a czarny jest na B. Żeby mi się ta skrzynka bezpieczników tutaj nie rozsypała, w sensie nie robiła zwarcia, to ja ją tutaj tylko tak złapię na razie. Nie zakładam kamery na głowę, bo tutaj jest, słuchajcie, kierownica i wtedy ja nie mogę tutaj w ogóle pracować, więc trzymam to na razie w ręku. O, skrzynka na razie tak prowizorycznie, żeby nie latała, żeby coś tam się w sensie nie dotknęło niepotrzebnie. No i co teraz? Teraz założymy plusa z powrotem, znaczy minusa z powrotem. Tutaj tą masę właśnie, masa, minus, kurde, blady. Raz tak i teraz człowiek potem nie wie, co to jest masa, a co to jest minus. Trzeba się domyślać. No ale dobra, niech będzie. Jak to, kurczę? O, jest. Na razie palcami wystarczy. I teraz pakujemy kluczyk do stacyjki w pozycji 0, jest ok. Jedynka świecą. Dwójka. O, widzisz, i tu świecą oba. No i trójka. I jest trójka. I co teraz się stanie? No i nic się nie stało. Czyli... Aha, jeszcze słuchajcie, ten żarnik, co jest na blaszce, to jest żarnik świateł mijania, czyli tych krótkich. No dobra, jak to teraz zamieniłem, to co to znaczy? Że nie mam długich, tak? Jeszcze raz. I teraz odpinam. Aha, i to... Świeci żarnik dolny, widzicie? Czyli długie. Mimo to ten żarnik. Oj, teraz z tej strony nie popatrzę. Może na tej będzie lepiej. Nie, dolny żarnik świeci. Dolny żarnik to są długie, więc długie tak czy tak świecą w tej sytuacji. Nie wiem, jak to możliwe. Wy tam wiecie.
No i co chciałem powiedzieć? Słuchajcie, no przerwiemy na razie sobie pracę z tym związaną i pozdrowię kogo trzeba, a trzeba naprawdę i podziękować Wam za oglądanie i pomoc i te łapki i komentarze i wszystko. I w szczególności Franek Kimono, dziękuję, pozdrawiam. Paweł S. oczywiście dziękuję i pozdrawiam. Kolega, który sobie wymyślił tak dziwny nick, że właściwie nie wiadomo jak go przeczytać. Jasiu z kanału Kukoche 155. Dobra, wiem, że źle przeczytałem, ale nawet nie wiem, co to zawiera, co to oznacza, sorry. Także to. Oczywiście Barney, 01 Barney, też fajnie tutaj pomaga i się angażuje chłopak. Także to jest bardzo ważne. Bardzo chciałem Wam podziękować. Wcześniej innym, w poprzednim filmiku też podziękowałem. No a następne, słuchajcie, pozdrowienia w kolejnym filmie będą na pewno. Nie zapomnę o Was, pamiętam. Tylko tutaj nie chcę po prostu tego mieszać między tą pracę, którą wykonujemy w tej chwili dotyczącą tej elektryki nieszczęsnej. Także to tyle. Działamy dalej. Co mam tutaj zrobić? Czy to odwrócić z powrotem jak było? No chyba odwrócę, bo na pozycji drugiej światła długie nie bardzo mi pasują. Nie wiem do czego miałyby być, żeby potem omijać najpierw długie, potem krótkie, trochę bez sensu. Dlatego wrócimy z powrotem z tym tematem. Odwrócimy kable jak było. I będziemy szukać dalej tej pozycji drugiej, co to się dzieje. I na razie wyłączę, bo mówię, nagrywam z ręki, a tutaj przez tą kierownicę jest mi trudno. Także tutaj nie ma miejsca. Może. No z kablami nie ma jak się też ruszyć za bardzo. No niestety, zaraz wracamy. No, podkręcałem to na razie. Zobaczymy co i jak. Idę, usiądę na kompa. Poszperam jeszcze, poczytam jeszcze raz Wasze komentarze, co tam, do czego, z czym. Na razie to zostawiam. Wiemy tutaj o co chodzi z lampami. Słuchajcie, co jeszcze? Tutaj wziąłem żarówkę taką. No i zobaczcie, ten dolny żarnik to jest żarnik od świateł długich, a ten żarnik przysłonięty tą blaszką to są światła mijania, inaczej krótkie, i one nie świecą. Obojętnie jak zamieniłem kable tutaj te z tymi, to świecił ten żarnik dolny. Tak widzieliśmy, bo on się dosyć mocno, mocno żarzy. I tak to wyglądało. A w międzyczasie, słuchajcie, to co zrobimy jeszcze, to mam tutaj taki podnośnik. Trochę z innej beczki temat, ale przypomniało mi się, bo on niedługo będzie potrzebny. Tu mamy śrubę do uzupełniania oleju. Tak. Trzeba zobaczyć, czy on podnosi. No nie podnosi. I być może właśnie przez brak oleju. Ale jeszcze sprawdzimy. Normalnie to powinna być śruba nie tylko z. No, olej jest. To widać go. No to co się stało? Czemu on nie chce łazić? No, trochę słońce przeszło z drugiej strony, ale sprawdzimy jeszcze raz. O, jest, dobra, tu się świeci, widzicie? Teraz damy pozycja, świeci się. Teraz dajemy krótkie. Nie świeci się. I teraz dajemy długie. Co jest? Chyba nie daliśmy jeszcze długich. No są długie, ale nie świecą. Coś chyba namotałem. Albo bezpiecznik strzelił. O, trzeba było poprawić tylko bezpiecznik. Dobra, i teraz świecą długie, ale trzeba sprawdzić, który żarnik. Ten dolny, co? Nie wiem, czy to będziecie widzieli na kamerze, dopiero będę obrabiał film. Która to cholera świeci? Tak, ten dolny. Czyli dolny żarnik,
to bierzemy żarówkę, to jest ten nieosłonięty. I teraz jeszcze raz zmienimy tutaj te kable w stacyjce. Tutaj mam tą stacyjkę, o której Wam mówiłem. Zetorowska, ale pasuje, zobaczymy. Zamontujemy tą. Tymczasem wyciągamy kluczyk. Odkręcamy masę. O ty! O! I teraz możemy przejść do zdjęcia, znaczy zamiany tych. Patrz, no. Tam przykręciłem i odkręcić nie mogę. I zmienimy jeszcze raz tutaj w stacyjce te kable, o których Paweł mówił. Dobra, zakładam tutaj. O, jest kamera. I teraz jeszcze raz. 56A zamieniamy z 56B. I to są światła. Zaraz wtedy nam się okaże dokładnie, który żarnik świeci, bo to jest bardzo istotne. Czytałem jeszcze raz te komentarze i chodzi tutaj o to. Paweł napisał, że będziemy wtedy wiedzieli, czy stacyjka jest walnięta, bo teraz powinny świecić krótkie, a długie nie. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że stacyjka. Dobra. Zakładamy masę. No niestety, tyle to zabawy widzicie. Nie, bo tutaj to iskrzy strzela i tak dalej. Ja nie chcę po prostu się tutaj z tym... Takie średnie to są atrakcje, jak to ci coś kręcisz, kręcisz i nagle tuf, tuf, tuf. Strzelanie takie, pierdziele. Dobra, mamy to. I zakładamy. Aha, dwójka. Najpierw dwójka, dobra. I co tu nam świeci coś? Nie chce świecić. A jeszcze przesuniemy bezpieczniki. Cholera, znowu tym wariatem, dobra. Ja tutaj to założyłem. Założyłem, dobra. Ten dziwny kabelek pojedynczy, ten taki minus. Jeszcze raz. Nie świecą. Żadne. No to damy na trójkę z powrotem. Nic nie świeci. No tylko postojówka. Co jest grane? Pozycja. Tak, tu nie ma nic. Tu jest na jedynce pozycja. Na dwójce powinny być krótkie. Nie ma. No tak, nie ma. Pewnie, że nie ma. Wkręciłem nie tutaj, gdzie trzeba, ten kabel. Na 57, a nie na 56. Cholera. Tu. Dobrze, że się nic nie stało. Cholera, nie wiem, co to jest ten 57. Ale całe szczęście, że nic nie pierdykło. Dobra, powtórka. Zero, pozycja. Teraz krótkie. O, i teraz się świeci. Dobra, tylko co się świeci? Cholera, nie wiem, co się świeci. Dobra, wiem. Oczy się sobie naświetliłem, ale wiem. Dół świeci. Czyli te długie znowu. Te same, co wtedy. To samo tu. Widać to? Ale zaraz, chyba obydwa świecą. Dobra, wiecie co? Zdejmiemy. Wyciągniemy ten wkład. Bo tak to zgadujemy, czy dwa świecą, te żarniki, czy jeden, ale wygląda na to, że dwa. I to wtedy byłyby długie.
żeby tutaj coś nie pierdykło. O. No i dwa świecą. Ewidentnie obydwa. Dobra. To teraz chłopaki, co to znaczy? Bo ja nie wiem. I dzisiaj już nie wiem, czy się zabrać za... Albo zabiorę się za zmianę stacyjki, żebyśmy mieli zupełną jasność. A jeszcze oprócz tego... O! A jeszcze oprócz tego, słuchajcie, to... Gdzie to jest jeszcze? O, jest tu. To zmienię stacyjkę, zanim skończymy tutaj tą akcję z nagrywania. I jeszcze przerzucimy na trójkę. I tu się teraz nic nie świeci. Dobra, zmieniamy stacyjkę. Zmieniamy stacyjkę. Ten kluczyk na razie tu. Śrubek brakuje. Tamtą stacyjkę wypierdzieliłem, nie? Ze śrubkami. Tylko teraz ją znajdź tu. O, jest. Widzicie? Nie można wyrzucać takich rzeczy. Tylko czy to pasi? Nie. Nie pasi. Te są grubsze, te są cieńsze. To nie pasi, to jest zepsuta. Ale tu musiałbym dwie śrubki wstawić. Albo jeszcze pójdę do auta. O! A jeszcze tą masę, bo to jest ważne. Tutaj też są duże śrubki, czyli tak, tu Czesi się tu różnią od nas tym, że mają te śrubki mniejszy gwint, a nasze są większe. Dobra, idę poszukać jeszcze jednej stacyjki i zaraz wracamy. Wiecie co, szukałem, zobaczcie co znalazłem. Kupiłem to chyba z 5 lat temu, albo jeszcze wcześniej. Nowiutka, proszę ja was, polska stacyjka z tym plastikiem, co trzeba. No to chyba to zakładamy, nie? Także nie będzie na pewno czechosłowackiej. A tu już drugą przygotowałem, bo tak mnie coś mówi, a biorę tą drugą. Ale przypomniało mi się, że gdzieś to miałem. No i proszę ja was, mamy cena bezcenna. Mniejsza z tym. Dobra, zakładamy kamerę. I jedziemy z koksem tutaj. Z wymianą po kolei. Tego w tej sytuacji nie będę ściągał, bo tutaj mam dojście, tu mam dojście. Aha, tylko śrubokręt trzeba krzyżakowy. Mieści się. Mieści się, dobra. Bo tu widzę na krzyżakowe jest to. Odkręcimy wszystkie. No mam nadzieję, że zupełna taka nówka sklepowa będzie pasowała tutaj. Tu jeszcze muszę pamiętać o tym, że te kable mają być odwrotnie. Dobrze, kluczyk. No widzicie, ale tu jest lipa, bo tu już jest plastikowa ta nakrętka, nie metalowa. Założymy tamtą metalową, bo te plastiki to jest jakieś takie nie wiadomo co. No aha, i teraz na dwa śrubokręty trzeba jechać, bo tu jest na płaskie piny, a tu na krzyżakowe. Dobra, zaczynamy od tego
co trzeba tu poprawnie zamontować. Czyli tu jest 56B, wracamy do 56A. Tam gdzie był. O. I teraz bierzemy ten 56A, co jest tutaj, i zakładamy go do B, tam gdzie jego miejsce. I zakładamy go na 56B. O, dobra. I teraz po kolei możemy pojechać z tamtej strony, bo będzie wygodniej. Te pierwsze. Żółty 30. Następnie czerwony 58. No ciekawy jestem, słuchajcie, czy to problem się rozwiąże, czy nie. A tą stacyjkę, powiem wam, wiecie co, ja ją chyba jeszcze dawniej niż 5 lat temu kupiłem, bo miałem pierwszy swój ciągnik wtedy, też żółty. Co kiedyś kupiłem i tak został. No i jeżeli to wam powiem się uda, a jutro będzie, no dzisiaj mróz straszny, mimo że piękna pogoda, ale mróz naprawdę jeżeli się jutro będzie taka pogoda jak dzisiaj, to jadę bronować. O, dobra. I teraz ta strona. Najpierw ten czerwony 30. Jadę bronować i zobaczymy, ile to się uda zrobić. O. Cyk. I te dwa niebieskie na dole. Tu na sam dół. A ten tutaj miał być od wycieraczki chyba, tak? Według instrukcji czy czegoś. 57. Piotrek, bo ty tam wiesz, od czego to jest. Weź, że napisz, co to jest ten 57, bo tu nie mam nic. A pewnie będę chciał mieć, bo w przyszłości, jak będę kupował kabinę, no to bez tego chyba ani rusz. Dobra, czyli co? Aha, najpierw masa. Masa. Dobra, chłopaki, to co, przekręcamy? Pozycja jest. Dwójka. Nie, dwójka nie. Trójka. Zobaczmy, czy są długie. Długie są. A zobaczmy, czy są krótkie. I teraz uwaga. Tada! No to bida. No to co teraz? Nowa stacyjka z pudełka przy was wyciągnięta. No, to ja nie wiem. Dobra, jak już nową założyłem, to już ją zostawię. Ze stacyjką chyba mamy temat zamknięty, chłopaki. Bo tu już nic się nie wymyśli. No nie wiem, co dalej, co tu może być. O. Dobra, to jest. Nie będę tego zakładał, bo to nie ma sensu. Pewnie tu będzie jeszcze trochę roboty. Stacyjka, ta jest dobra stacyjka, więc włożę tutaj nowy kluczyk i ją z powrotem do pudełka. Wiadomo, że jest dobra. Zostaje tu.
to się tu przy tych stacyjkach mam, no to to damy do stacyjki też, żeby się... Aha, bo tutaj nie założyłem, widzicie? Dobra, to się tu przyda. Takie rzeczy to są drobiazgi. I jak nie ma, to jest kłopot. O. Niech to sobie tu będzie. Z tym nowym kluczykiem. Z tym nowym kluczykiem. Pudełeczko. Pyk. Zetorowskie na razie tu zostawiamy. Powiedzcie mi proszę, co z tym fantem mam zrobić. To też będzie fajny film do nagrania. Też tego w życiu nie rozbierałem, nie wiem co tam jest. To jest złom. Dobra, na razie tu. Bo może te śrubki będą do czegoś. Aha, jeszcze to. Jeszcze to do pudełka. Bo to jest też ważna sprawa. Czesi, jak widać, tam nie zastosowali tego. U nich to może jest inaczej w zetorach rozwiązane. Albo po prostu nie wzięli pod uwagę, że tam coś tam może być. Tu jest, to będzie. Teraz tak, aha, bezpieczniki możemy zakryć. I to na tyle, słuchajcie, z dzisiejszej relacji. Te śruby zostają, nóż. Z dzisiejszej relacji nic tu się nie wymyśli. A przynajmniej ja teraz nie wymyślę, bo szczerze mówiąc zdaje się na was. Nie wiem. Nie wiem, co tu po prostu może być grane. Naprawdę. I tyle. Stacyjka nowa. Dobra. Spróbuję dzisiaj ten film ogarnąć. Jeżeli doda się zgrać, wszystko poukładać i wrzucić na internet, to będziemy jeszcze dzisiaj gadali. A jeżeli nie, no to jutro z samego rana zapraszam od 6. A w razie czego w ciągu dnia też na pewno trochę usiądę i coś może porobimy razem. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!